Cześć, witam was bardzo serdecznie w dobrej bitwie numer 100, czyli jakby nie patrzeć, cyferka całkiem jubileuszowa. Setna dobra bitwa, akurat tuż przed setną bitwą wpadła naprawdę zacna bitewka na VC4502B. Czołg, który mam od niedawna, mam rozegrany na nim bardzo mało bitew. Jest to czołg praktycznie wykspiony, ponieważ z E75, którym kiedyś grałem, pasowały moduły, także przede wszystkim armata najważniejsza. No i w sumie gram od razu wymaksowanym czołgiem. Troszkę tam chyba expa na coś zużyłem, już nie pamiętam. W Plutonie gram z Madzią z mojego klanu, czyli z AZP, na Leopardzie PTA. Elhalów 63%, na zwycięstwo bitewka naprawdę. No, można powiedzieć, jak wiecie, dobra bitwa to jest cykl, w którym prezentuję wyłącznie swoje powtórki, także nie są to bitwy jakieś epickie. Są to po prostu moje bitwy, którymi chcę się wam pochwalić, chcę pokazać, że autor tego kanału, który komentuje również powtórki innych graczy, również coś tam potrafi i ma jakieś pojęcie na temat WOTA, także ten cykl temu głównie służy. No i ta bitewka numer 100, myślę, że będzie zacna, że akurat wpadła, naprawdę fajna, także myślę, że będzie co oglądać. Może nie będzie to, tak jak mówię, bitwa epicka, ale naprawdę bardzo, bardzo solidna, a wynik, który tutaj wykręcę, no, mieści się w czołówce wyników, które rozegrałem w WOTA, na pewno jeśli chodzi o obrażenia. Także myślę, że warto zerknąć. Losowanie dobre, praktycznie troszkę jesteśmy na topie, ponieważ po 20 z każdej strony, ale mamy 9 i masę 8, także naprawdę dla tej fałki losowanie dobre. Co najśmieszniejsze, przed tą bitwą, praktycznie kilka godzin przed tą bitwą, powiedziałem, że na razie fałka mi nie podpasowuje, nie czuję się dobrze w tym czołgu, jeszcze muszę się z nim ograć i dosłownie kilka godzin po tym stwierdzeniu wpada bardzo, bardzo przyjemna bitwa. Przekonacie się, zaryzykowałem przejazd po to, żeby mieć bardzo dobrą miejscówkę do grania tą fałką, przede wszystkim osłona przed artą i możliwość klepania się naprawdę niezła. Przeciwnicy, no tak jak widać, gracze żółci, pomarańczowi, jeden zielony. Także nie można tego nazwać jakimś mega czołówką światową. No ale jak wiemy, to też to nie jest tak, że żółty gracz to jest gracz, który po prostu jest botem i robi sobie co chce. Też trzeba się naprawdę namęczyć, żeby wykręcić wynik. Także mamy 1-1. Jestem tutaj tak naprawdę w tym momencie sam na tej mordowni, jeśli chodzi o ten oczywiście zakręcik. Potem z tyłu mamy czołgi. Także przy takim losowaniu udało się wykręcić wyśmienity wynik, o czym się oczywiście przekonacie. Mamy tutaj T-32, VK-4502, STA-2, czyli czołgi, które no, są dla mnie przeciwnikiem nie takim trudnym, ponieważ pancerz fałki jest zdolny, jak wiecie, odbić masę pocisków. Aczkolwiek przed tą bitwą narzekałem, że jak na razie spisuje się beznadziejnie, czyli wpuszcza mniej więcej połowę bestek, które do niego są kierowane, nawet przez niższe tiery. Ale ta bitwa pokazała, że no jeszcze, żeby ten czołg skrytykować, to jeszcze dużo bitew muszę rozegrać. Niestety Madzia ginie od arty, Leopard PTA jest czołgiem mięciutkim, także wyrywa strzał. Tutaj jak widzicie, E75 zrobił sidescrapa głębokiego i udało się go przebić. O, Madzia pisze, za 1060 wyrwała. Udało się go przebić i dlatego w późniejszej fazie bitwy zauważycie, że przy próbie takiego sidescrapa, który będzie tu jeszcze robił ten E75, będę się kusił o strzały i tak jak na przykład tutaj ten strzał nie wszedł, ale jak widzicie, tamten był pod podobnym kątem, a jednak udało się przebić, także ja wiem, że E75 ma bardzo twarde boki i przebijanie na sidescrap jest niezwykle trudne, ale tak jak mówię, kusiłem się na te mocne wyjazdy na sidescrapie i troszkę tam, znaczy ten jeden strzał wszedł i dlatego mnie to bardzo zachęciło. Mam prawie 3000 obrażeń, 4 do 4, 7 strzałów jak na razie, jeden mnie przebił z T32. Tutaj fajna jest ta miejscówka, troszkę ta lufka mi przeszkadza. Kolejny strzał, który tak naprawdę jest ciężki, żeby wszedł, oczywiście z APCR-a byłaby dużo, dużo większa szansa, ale tutaj nie użyję ani jednej złotej pestki. No troszkę nie wypada, żeby w takie czołgi strzelać ze zwykłych, znaczy z pocisków premium. Troszkę ta lufa tutaj przeszkadza w rozegraniu. Teraz odważniejszy wyjazd. Dinga się E75 z APCR-a, dinga się
120, nie, to był T57 Heavy, także pancerz spisuje się wyśmienicie. No i przede wszystkim, jeśli chodzi o ten czołg, no to kwestia pancerza zależy od tego, czy przeciwnicy strzelają troszkę tak na oślep, czy na pałę, znaczy czy celują dobrze. Jeśli celują średnio, to wtedy czołg potrafi dignąć wszystko. Nie udało się przebić tego E7-5, mamy 3-400 obrażeń. Jest to w tym momencie wyśmienita bitwa dla fałki B. Nie wyjeżdżają czołgi, nie jest objeżdżany ten czołg, czyli jest to klepanie takie typowe klepańsko na mordowni, czyli czołg, który do tego jest stworzony. 3900 obrażeń, E7-5 teraz odważniej wystawiam przód, żeby zachęcić go do strzału. Ze złota się nie przebił, tak jak mówię, no ten czołg przebijemy wyłącznie, jeśli przycelujemy dobrze. Strzały nawet ze złota w górną czy dolną płytę w dużej, naprawdę ogromnej większości przypadków po prostu będą się dingały. Trzeba strzelać no po włazie, właz to jest najlepsze miejsce, ewentualnie gniazdo karabinu maszynowego, tam pancerza nie jest tak mało, ale on jest pod prostym kątem, wtedy dużo łatwiej się przebić, a strzały w górną płytę czy w dolną, no to traktowane są na równi, oba te wartości pancerza są praktycznie takie same. 4000 obrażeń, 9,6, nie jest źle. Czołgi, z którym przychodzi mi się mierzyć, to jest 8, 9, Arta oczywiście, jeszcze Waffel, teraz strzał niestety niedobry, dostałem zgęszenie, nie przebiłem 110, także trzeba się stąd ewakuować, bo miejsce do trafienia przez Artę jest dobre, także teraz troszkę miałem dylemat, ponieważ po prawej stronie jest tam Heavy i bałem się, że jak wyjadę tutaj do przodu za bardzo, to ten Heavy mnie tutaj będzie klepał w tyłek, dlatego tak jeszcze troszkę zwlekam z tym podjazdem, ale ponieważ Arta zaczyna upać, no to trzeba jechać do przodu. 4300 obrażeń, teraz Batrza zniszczył Isa III, także wyjeżdżam sobie na Centuriona 7-1, ma stokową armatę, Waffel się przebija. Mamy 4800, zostało 600 życia, ale jeszcze bitwa się nie skończyła, jeszcze naprawdę będzie tutaj troszkę tego klepania. I trzeci wyjeżdża bokiem, wielkie dzięki chłopie, ułatwiłeś mi strzał niesamowicie, 5400 obrażeń, czyli jeśli by ta bitwa zakończyła się teraz, no to można ją zaliczyć do dobrych. 5400, tak naprawdę na każdym czołgu powyżej 5000, to jest bardzo sympatyczny wynik, w którym spłaciliśmy się na pewno, ale 5800 brzmi jeszcze lepiej, czyli blisko 6000. Widzimy, Centurion się dinga i z trzeci się dinga. Staram się tutaj majtać tym kadłubem, żeby utrudnić. Mamy 6300, przekroczenie 6000 również każdym czołgiem, to jest bardzo przyjemny wynik. No tutaj niestety już się Centurion zaczął przebijać i zostało mi 148 hapsów. Teraz już się nie przebił, mamy już 6800, czyli zbliżamy się do granicy 7000, co już jest naprawdę świetnym wynikiem na każdym czołgu. Szczególnie, jak wam ostatnio mówiłem, miałem kryzys, teraz forma zdecydowanie wraca. 6979, 3 fragi. Teraz mamy tego Isa III. Troszkę się już obawiałem, że jakiś tam fartowny strzał wejdzie, ale Is III znowu bez obrażeń. 12,9. Trafić Isa, Waffel się dingną, także pancerz spisuje się wyśmienicie, widzisz, już 27 strzałów we mnie poszło. Teraz wyczekanie tego Isa, no niestety liczyłem na to, że ten strzał wejdzie, nie wszedł, trudno. Jak widzicie, przygotowałem HE-ka, ponieważ myślałem, że apekiem wykończę Isa, HE-kiem zajmę się Waffla, no ale mamy, wykończyła nam Arta, mamy teraz Waffelka. Przy celowaniu Waffel się dinga, 646 i podpała. Rośnie wspaniale damage, przekroczone 8000, naprawdę jest gruba, gruba bitewka zaliczona. Teraz został tylko Waffel, także czy drużyna zdejmie, czy ja, nie ma znaczenia, bitwa już jest wygrana. Zdejmuje drużyna, obejrzyjmy sobie wyniki końcowe. Mamy tutaj masterkę na jednej z pierwszych bitew tak naprawdę na fałce, także jestem niezwykle zadowolony. Stalową ścianę, wsparcie, duży kaliber oraz Spartanina plus tam kilka tych pomniejszych tokenów, o których nie będziemy rozmawiać. Obrażenia prawie 8200, tłuściutko, bardzo przyjemnie, 3 fragi. Expo naprawdę bardzo duże jak na 9 tier, 1609, to jest bardzo, bardzo dobry wynik expa. Dużo klepania, dużo przyjmowania, Batcha drużynie przeciwnej zagrał niezłą bitwę, 5400, 4 fragi, mocno nas tutaj powykańczał. No obejrzyjmy jeszcze sobie potencjalne
28 otrzymanych trafień, jedynie 6 przebić, 22 bez przebicia i prawie 7300 potencjalnych. Także myślę, że jak na bitewkę numer 100, 7 ponad tysięcy potencjalnych, 8 tysięcy obrażeń. Bardzo, bardzo przyjemna bitwa, z której jestem niezwykle zadowolony. Dzięki, trzymajcie się, cześć.